Państwa bardzo serdecznie w Kinotece w Warszawie, gdzie Galeria Fijewski otwiera dzisiaj premierowy pokaz wideoartu stworzonego przez grupę artystyczną Bolak, składającą się z dwóch artystów, Bolka Ryzińskiego i Olgi Schulz. Artystów emigracyjnych, artystów, którzy mieszkają od wielu lat w Stanach Zjednoczonych, tworzą tam i odnoszą spektakularne, ogromne sukcesy. Video art to szczególny rodzaj sztuki, ponieważ łączy malarstwo z dźwiękiem, obrazem i upływającym czasem. Inspiruje i pokazuje, że sztuka nie ma granic. Wywraca przysłowiowy stół i zmusza nas do refleksji o rzeczach nieodkrytych, o takich, które są dla nas nowe, które zmuszają nas do myślenia i odkrywania. Video art, który dzisiaj pokazujemy, powstał z niesamowitych ujęć nagrywanych w Puerto Rico, na Wyspach Karaibskich. Te niesamowite obrazy, ten świat, który przenieśliśmy tutaj do Polski, myślę, że w niesamowity, energetyzujący sposób działa na każdego widza i pomaga mu w pewien sposób poznawać sztukę inaczej, poznawać sztukę, której tutaj w Polsce nie widzieliśmy. W procesie robienia sztuki nie ignoruję niczego. Jak mnie coś inspiruje, to staję i to albo fotografuję, albo to filmuję. Nie będziemy już nigdy robić nudnej sztuki. Niezależnie od tego, co robimy, to nie może być nigdy nudne. Bardzo się cieszę, że artyści wybrali Polskę na światową premierę tego projektu. I właśnie Warszawa, właśnie Kinoteka, właśnie Galeria Fijewski jest miejscem, gdzie tą premierę pokazujemy. A już za chwilę ten pokaz będą mieli okazję zobaczyć widzowie w Nowym Jorku, w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.